czasie rekolekcji, które dziś kończymy, pochylaliśmy się nad tematem w drodze do uzdrowienia, bo uzdrowienie jest drogą. I na tej drodze warto uświadomić sobie, że nie jesteśmy sami. Z nami jest Pan. Pan nigdy nas samych nie zostawia. On nam zawsze towarzyszy. Przywołajmy fragment z Ewangelii o dwóch uczniach idących do Emaus w poranek wielkanocny. Kiedy opuścili Jerozolimę, Jezus przyłączył się do nich, ale oni Go nie poznali, bo ich oczy były na uwięzi. Ci uczniowie znali Jezusa, a nie poznali Go, bo ich oczy były na uwięzi. Byli smutni. Byli świadkami bardzo bolesnych wydarzeń dla nich i dla tych wszystkich, którzy wierzyli w Jezusa. Wszystkie ich marzenia i plany spełzły na niczym. Wszystko się skończyło. Nie ma Jezusa. Pozostał lęk, smutek, a zatem opuszczają Jerozolimę. Zostawiają to miejsce, które było związane z tymi bolesnymi wydarzeniami. Dopiero Jezus, kiedy się do nich przyłączył, wyjaśnia im, dlaczego tak miało się stać. Oni spodziewali się czegoś innego. Nie rozumieli pism. I ta scena pokazuje każdego z nas. Trudne czy bolesne wydarzenia w naszym życiu, nieważne jakie by to one nie były, czy to choroby, czy problemy małżeńskie, czy rodzinne, czy nałogi, czy jakieś nieszczęście, wszystko sprawia, że serce smutnieje. Oczy są uwięzione. Przestajemy widzieć sens tego, co się dzieje. Zauważcie, że diabeł, kiedy atakuje człowieka, co prawda on go kusi, ale głównym jego celem jest pozbawienie człowieka sensu, aby człowiek stwierdził w pewnym momencie, nie ma sensu dłużej się modlić, nie ma sensu dłużej trwać w takim związku, nie ma sensu dłużej się starać, nie ma sensu dalej wierzyć w uzdrowienie, nie ma sensu. Jak diabeł pozbawi człowieka sensu, wtedy wszystko się kończy. Często pozbawia sensu życie. Nie ma sensu żyć. I kończy się wtedy to życie samobójstwem. Nie ma sensu. Jeżeli w naszym życiu coś takiego się wydarzyło, że gdzieś nie widzimy sensu, to znaczy, że szatan odniósł zwycięstwo. Kiedy Jezus przyszedł, nadał sens ludzkiemu życiu. Nadał sens wszystkiemu, co w życiu człowieka się dzieje. Dzięki Jezusowi wszystko ma sens. Nawet choroba ma sens.
Nawet nałóg ma sens. Nawet upadek w grzech ma sens. Nawet pokusy mają sens. Nawet nieszczęście mają sens. Trudności, wszystko ma sens. Stąd tak ważne jest, aby zaufać Jezusowi, bo tylko On nadaje sens naszemu życiu. My musimy ten sens jedynie odkryć. Bo kiedy odkryjemy sens takiej czy innej sytuacji, odkryjemy Chrystusa, bo On jest sensem całego naszego życia, naszego zmagania się ze złem, naszej walki. Jezus wszystko zmienia. Dzięki Jezusowi już nic nie jest takie samo i szatan o tym wie. Dlatego robię wszystko, aby oderwać człowieka od Jezusa, aby nie dopuścić człowieka do Jezusa, aby człowiek zwątpił w Jezusa. Stąd wykorzystuję choroby, nałogi, problemy, trudne sytuacje, by zasiać smutek i uwięzić nasze oczy. Czyli inaczej mówiąc, uczynić nas takimi duchowymi ślepcami, którzy nie będą widzieć Boga. Czyli sensu, bo Jezus jest sensem. A On powiedział, nie opuszczę Cię, ani nie porzucę. I w drodze do uzdrowienia tak naprawdę chodzi o odkrycie Boga. My szukamy uzdrowienia, pragniemy zdrowia, ale tak naprawdę pragniemy Boga. Uzdrowienie jest jakby takim środkiem do odkrycia Boga, do doświadczenia Boga, tak samo jak i uwolnienie. Jezus uzdrawiał, Jezus uwalniał, a przez to pokazywał, jak Bóg jest dobry, jak się troszczy o człowieka, jak Mu zależy na człowieku. Czy czwarte Ewangelii to uzdrowienia, to uwolnienia? One są bardzo ważne, bo pokazują żywego Boga, który działa, który walczy o człowieka. I zwróćmy uwagę, że nie mamy nikogo takiego, kto by o nas tak walczył jak Jezus. Mimo że odszedł, to jednak pozostał i walczy. Nie rezygnuje, nie poddaje się, nie opuszcza, ale walczy. I chce, byśmy odkryli Jego obecność. Ci dwaj uczniowie odkryli obecność Jezusa w czasie łamania chleba. Wtedy Go poznali, nie wcześniej. I bardzo często i nam się to przydarza, kiedy odkrywamy Boga na Eucharystii i wszystko się zmienia. I taki jest sens też mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Odkryć Jezusa, który jest. Kiedy doświadczamy uzdrowienia, doświadczamy tylko dlatego, że jest Jezus. Nie taki czy inny charyzmatyk, bo to nie zależy od charyzmatyka. To zależy od Jezusa. Charyzmatyk może być jedynie narzędziem, które ma pomóc innym odkryć Jezusa. Jeżeli doświadczasz uzdrowienia, to nie dlatego, że ja się nad tobą pomodliłem, czy cię dotknąłem, ale dlatego, że ty odkryłeś Jezusa. Nastąpiło uzdrowienie, czy uwolnienie. I to jest właśnie niezwykłe, że Bóg, Jezus wykorzystuje albo sytuacje różnego rodzaju, albo ludzi, by dać czy przekonać nas o tym, że On jest, że jest żywy, że żyje. I stąd w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Jezus obdarzył swoich uczniów władzą nad złymi duchami, i władzą leczenia wszystkich chorób i dolegliwości, wszystkich. I stąd nasze podejście do choćby do kapłana powinno nam uświadomić, że tak naprawdę podchodzimy do Jezusa, który posługuje się kapłanem, by nas dotknąć,
Kapłan jest takim widzialnym znakiem niewidzialnego Pana, który jest żywy i prawdziwy. I stąd Jezus też mówi do siostry Faustyny, kiedy mnie widzisz, kiedy widzisz kapłana, jak spowiada, jak odprawiam mszę świętą, pamiętaj, że to ja jestem, to ja jestem. Nie zapomnij, że to ja jestem. Uzdrowienie dokonuje się wtedy, kiedy odkryjemy Boga. I to jest dla nas w czasie rekolekcji najważniejsze, aby odkryć Boga, bo tylko wtedy możemy powrócić do zdrowia. I musimy się uchwycić Boga, bo On jest gwarancją utrzymania uzdrowienia. Uzdrowienie nie jest na stałe. Dziś Pan mnie uzdrawia, a jutro mogę zapaść na nieuleczalną chorobę. Dziś Pan uzdrawia mnie z jakiejś choroby, na przykład nieuleczalnej, a za tydzień umieram. Uzdrowienie nie chroni przed śmiercią. Uzdrowienie nie jest przedłużeniem życia. Każdy ma wyznaczoną godzinę na spotkanie z Panem w chwili śmierci i to jest niezmienne. Tak Bóg postanowił. Ale to nie oznacza, że jeśli ktoś po uzdrowieniu umiera, że Bóg go nie uzdrowił. Uzdrowił, ale przychodzi moment odejścia z tego świata. Ale dzięki temu uzdrowieniu jest doświadczenie Boga. Jest potwierdzenie jakby Jego miłości do nas, Jego troski. Bo Pan uzdrawia nas dzisiaj, niezależnie od tego, co będzie jutro. Ktoś mógłby powiedzieć, to po co tyle trudu i wysiłku, aby przez parę godzin być zdrowym. A jednak Pan trudzi się, bo chce, żebyśmy doświadczyli Jego miłości. Abyśmy odkryli sens naszego życia, wartość tego wszystkiego, co się dzieje. Abyśmy nie porzucili nic z tego, co Bóg dopuścił do naszego życia. I zanim odpowiemy sobie, jak utrzymać uzdrowienie, warto sobie uświadomić, że wszystko, co się do tej pory wydarzyło, każde cierpienie, każda choroba, każda trudna sytuacja, każda rana, skoro doświadczyliśmy takiej sytuacji, czy doświadczamy, czy problemy małżeńskie, rodzinne, skoro doświadczamy, nie doświadczamy dlatego, że demon jest silniejszy od Boga, ale dlatego, że Bóg dopuścił, a dopuścił, by z tego wyprowadzić dla nas dobro. Bóg zobaczył, że to będzie dla nas lepsze, niż gdyby nie dopuścił do zaistnienia tego zła. Gdyby nie było z tego dobra, Bóg by nie dopuścił do zaistnienia tego zła. A skoro dopuścił na przykład tę chorobę, z którą tu jesteś, ten nauk, ten problem, tę trudną sytuację małżeńską, rodzinną, to tylko dlatego, że On wie, w jaki sposób z tego wyprowadzić o wiele większe dobro, niż gdyby nie dopuścił do zaistnienia tego zła. Stąd musimy Mu zaufać. Stąd musimy zaakceptować życie takim, jakim ono jest i okazać Panu Bogu wdzięczność. Wdzięczność, tak jak rozważaliśmy w niedzielę, jest znakiem wiary. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Bóg chce, żebyśmy Mu zaufali, zawierzyli w tym życiu, które nie jest łatwe, które jest trudne, które jest często bolesne, które jest skomplikowane, byśmy Mu zaufali. Zaufaj Panu, mówi psalmista, a On sam będzie działał. My często jesteśmy podobni do małych dzieci, które chcą sami. Jeszcze niewiele potrafią, a już chcą sami. Chcą sami chodzić,
chcą sami robić to czy tamto, a rodzice widzą, że nie dadzą rady, że sobie zrobią krzywdę. Chcą im pomóc, a oni nie chcą. Chcą sami. Ale Pan właśnie, kiedy dopuszcza te sytuacje, pokazuje, ile jest w nas pychy, ile dumy, ile fałszywej pobożności, ile egoizmu, ile zazdrości. To wszystko jest w naszym sercu. Nie urodziliśmy się świętymi. Urodziliśmy się z grzechem pierworodnym, który został zgładzony na chrzcie świętym, ale jego skutki pozostały. Nasze serca muszą zostać przemienione, ale nie na siłę. My musimy na tą przemianę się zgodzić. I stąd te wszystkie sytuacje, które Bóg dopuszcza, pokazują, na ile mamy cierpliwości, na ile mamy miłości, na ile jesteśmy skłonni przebaczać, na ile zależy nam na dobru innych. Bo niebo to miłość. Bóg jest miłością. I do nieba idą tylko ci, którzy są zdolni do miłości. Stąd czyściec polega na tym, że doskonali się w miłości ten, kto nie doskonalił się za życia, aby w niebie mógł kochać i doświadczać miłości. Wszystko, co tu na ziemi doświadczamy, a co Pan dopuszcza, ma nas doskonalić w miłości. Stąd ten sens tego wszystkiego, co się dzieje. Uczy nas to miłości. Uczy nas troski o drugiego człowieka. Święty Paweł mówi, stawiajcie drugiego ponad siebie. Troszcie się o siebie nawzajem. Przebaczajcie. O nikim źle nie mówcie. Słowo Boże w różnych miejscach pokazuje nam, że liczy się tylko miłość, ale nie nauczymy się miłości bez tych doświadczeń, bo one nas tak naprawdę oczyszczają, bo wtedy wychodzi z serca to, co by nie wyszło, gdyby nie ta sytuacja. Nie łudźmy się. Nic złego, co jest w naszym sercu, nie wyjdzie, jeśli Bóg nie dopuści odpowiedniej sytuacji, która sprawi, że to zło, które tak się mocno w sercu ukrywa, wyjdzie na światło dzienne. I wtedy, kiedy to wyjdzie, my się tego wyrzekniemy, odetniemy się od tego zła, może nastąpić uzdrowienie. Ta trucizna musi zostać wydobyta z naszego serca, bo ona czyni nas niezdolnymi do miłości. Grzech jest dlatego tak straszny, tak niebezpieczny, bo zabija miłość. Tu tak naprawdę nie chodzi o piekło czy o niebo. Chodzi o miłość. Grzech czyni nas niezdolnymi do miłości. Czy to będzie grzech przeciwko drugiemu człowiekowi, czy przeciwko sobie, nie ma znaczenia. Grzech jest grzechem. Czy złamie jedno przykazanie tylko, czy skłamie, czy oszukam, nieważne. Każdy grzech zabija miłość i czyni mnie niezdolnym do życia wiecznego. I to jest najniebezpieczniejsza trucizna. Szatan boi się miłości, bo wie, że miłość pozbawia go władzy nad danym człowiekiem. I stąd te różnego rodzaju nieporozumienia rodzinne, małżeńskie, kłótnie. Stąd ten nasza złość, gdy ktoś na przykład nie chce się nawrócić, nie chce iść do kościoła, żyje inaczej. Szatan robi wszystko, żeby w naszym sercu było wiele rozgoryczenia, wiele złości, wiele nienawiści, wiele niechęci. Bóg objawia na różne sposoby i w Piśmie Świętym i też w objawieniach prywatnych, chociaż one w nie musimy wierzyć, ale bardzo pomagają zrozumieć
to, o co, co Pan Bóg przekazuje w swoim Słowie, że naszym zadaniem tu na ziemi jest kochać. Naszym powołaniem jest miłość. Naszym niebem jest miłość. Mamy uczyć się miłości. Mamy doskonalić się w miłości. Mamy robić wszystko, aby kochać. I to jest najważniejsze. Bez tej miłości nic nie zyskamy. Tylko miłość jest zasługująca. I tylko z miłości będziemy sądzeni. I my to gdzieś tam czujemy, bo wiemy, czym jest miłość. Jak bardzo chcemy, żeby nas kochali. Jak bardzo chcemy kochać innych. Tylko często szatan te nasze pragnienia wykrzywia. I miłość staje się apodyktyczna. Staje się niszcząca. Staje się zniewalająca. Miłość nie jest taka. Prawdziwa miłość jest taka, o jakiej pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale. Jest cierpliwa, jest cicha, jest pokorna, jest łaskawa, jest dobra, jest wyrozumiała, nie szuka swego, nie szuka poklasku, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, weseli się z prawdy, z dobra. Tego szuka, tego pragnie. Na tym polega miłość. Jezus chce nas tego uczyć. Jeśli chcemy być zdrowi, jeśli chcemy utrzymać uzdrowienie, musimy wkroczyć na drogę miłości, bo ona jest najbezpieczniejsza. Dlaczego? Pan Bóg nas uzdrawia niezależnie od tego, czy kochamy, czy nie kochamy, czy jesteśmy źli, czy dobrze. Uzdrawia nas i dotyka, bo nas kocha. I wiele osób mówi, że jeśli Bóg uzdrawia grzesznika, czy osoby, która żyje w związku niesakramentalnym, czy w jakimś grzechu, to znaczy, że jest to fałszywe uzdrowienie, że to jest demoniczne uzdrowienie. Nieprawda. Bo Bóg wszystko może. On nie stawia warunków. Jeśli dokonuje się uzdrowienie, to znaczy, że uzdrawia Pan Bóg. Uzdrawia po to, aby ten człowiek poczuł miłość. Ale szatan od razu kręci się wokół takiego człowieka, żeby go okraść. Jezus nazywa diabła złodziejem. Diabeł przychodzi po to, aby niszczyć, zabijać i kraść. I jeśli opuści człowieka, czy to w momencie, kiedy on został uwolniony od jakiegoś nałogu czy od jakiejś choroby, błąka się po miejscach bezwodnych, pustynnych, jak mówi Jezus. I nie znajduje miejsca dla siebie. Dlatego wraca i widzi, że dom, w którym mieszkał, jest przyozdobiony, jest czysty, jest niezamieszkały. Wraca, bierze 7 duchów gorszych niż on sam, i mieszkają w tym człowieku i stan tego człowieka staje się gorszy. Co to oznacza? Zauważcie, że diabeł nazywa nas swoim domem. A to nie jest prawda. Słowo Boże mówi, że jesteśmy świątynią, nie domem, świątynią, w której mieszka Duch Święty. Jesteśmy świątynią Boga, nie domem złego. Ale on często chce przekonać człowieka, że jest jego domem. Poza tym Słowo Boże w Księdze Rodzaju mówi, kiedy Pan Bóg przeklął węża, że na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego życia. A do człowieka prochem jesteś i w proch się obrócisz. Szatan rośnie w siłę, pożywia się prochem, którym my jesteśmy.
Dlatego bazuje na naszych zmysłach, na naszych uczuciach. Wykorzystuje to, aby się wzmocnić. I dlatego złość, gniew czy inne negatywne uczucia, złe myśli, one są często pożywką złego ducha, aby trzymać nas na uwięzi. To nie oznacza, że ktoś jest wtedy opętany, ale zło ma wtedy wpływ na niego. I człowiek musi, wiedząc, że nie jest domem złego ducha, ale świątynią Boga, złemu się sprzeciwić. Musi sprzeciwić się złości, czy duchowi złości i go przepędzić. Nie mogę pozwolić, by on wykorzystał złość jako narzędzie do zranienia, na przykład współmałżonka. Moją złość do zranienia współmałżonka, dziecka, drugiego człowieka. Bo kiedy ja dam się wykorzystać, w tym samym momencie jestem związany. Jestem jakby na uwięzi złego ducha. Tymi więzami staje się złość, gniew, nienawiść, zazdrość. Dlatego możemy powiedzieć: duchu złości, duchu gniewu, duchu zniecierpliwienia, duchu rozdrażnienia, duchu zmęczenia, duchu niechęci do tego człowieka, idź precz ode mnie. Nie zgadzam się, żebyś ty wykorzystał moje serce do zranienia tej osoby, do zamknięcia się na tej osoby, do odwrócenia się od niej. Nie zgodzę się na to, abym miał teraz zły humor, złe samopoczucie, bo to ja decyduję, a ja decyduję się na radość, na miłość, na wdzięczność, na Boga. Muszę się złemu sprzeciwić. Odnieśmy to teraz do uzdrowienia. Kiedy Pan Bóg nas dotyka, my wracamy do zdrowia. I tak jak mówiłem wam w niedzielę, nie od razu musi być tak, że ja to czuję. Bo jeżeli ja opieram się na zmysłach, to tak, to będę czekał, aż poczuję uzdrowienie, czyli zmniejszy się ból, poprawi się samopoczucie, zniknie jakaś dolegliwość, wróci sprawność. Jeżeli opieram się na zmysłach, to może być tak, że zmysły wprowadzają mnie w błąd. Pan Bóg mnie dotyka, ale zmysły tego nie widzą. Jeszcze tego nie potrafią odebrać, doświadczyć. I ja, jeśli oprę się na zmysłach i powiem, widocznie Pan mnie nie dotknął, widocznie nie zostałem uzdrowiony, zamykam się na uzdrowienie i Pan Jezus nic nie może zrobić, bo ja nie przyjmuję uzdrowienia, bo wyznaję niewiarę. Pan mnie nie dotknął, Pan mnie nie uzdrowił. Kiedy Pan nas dotyka, musimy oprzeć się na wierze. Musimy zaufać Bogu. Zaufaj Panu, a On sam będzie działał. Zaufaj, że On cię dotyka. A w każdej Eucharystii Bóg ciebie dotyka, w każdej modlitwie Bóg cię dotyka. Zaufaj Mu, że On cię dotyka. I oprzyj się na wierze, a jeśli Pan cię dotyka, wyznaj wiarę w uzdrowienie, w uwolnienie, bo ono się dokonuje. Zmysły tego nie widzą, nie czujesz, ale tak się dzieje. Zło będzie robić wszystko, żebyś zwątpił. Będzie powodować podobne symptomy, czy będzie utrudniać proces gojenia się rany, powrotu do zdrowia. Byle tylko wydłużyć ten proces, byś ty się zniechęcił, byś stracił wiarę. I zdarza się bardzo często, że wiele osób zamyka się na uzdrowienie, bo po modlitwie nic się nie zmieniło. A nie zmieniło się, bo osoby, które były na modlitwie, zostały dotknięte, ale kiedy wróciły do domu, nie ma wiary, bo są zmysły. Kierują się zmysłami, chcą czuć uzdrowienie, chcą widzieć, chcą doświadczać. A wiara, najpierw jest wiara, później jest doświadczenie. Ona może pojawić
wiara może sprawić, że za parę dni dopiero poczuję się lepiej. Dałem wam chyba w sobotę czy w niedzielę przykład z moim prawym kolanem, kiedy pojawił się bardzo ostry ból, który uniemożliwiał chodzenie, normalne chodzenie, a już wręcz niemożliwe było chodzenie po schodach. I prawie 3 tygodnie musiałem walczyć właśnie z tymi duchami, ja to tak przynajmniej nazywam, duchami bólu, aby nie zwątpić, że Pan mnie dotknął i uzdrowił, że tak naprawdę nie mam problemów z kolanem. Dopiero po 3 tygodniach wszystko ustąpiło. Pewna osoba przyszła na modlitwę, poruszała się o 2 kulach, miała problemy ze stawami od kilku lat czy kilkunastu i była nad nią modlitwa. I zachęcałem tę osobę, by uwierzyła, że Jezus ją dotyka. Bo skoro czuje ciepło, to znaczy, że Jezus cię dotyka. Zaufaj Mu. Odłożyła kulę, jeszcze 2 osoby jej pomagały, asystowały po bokach i kazałem jej chodzić. Najpierw po prostej, a później po schodach. Całkowicie znikły dolegliwości bólowe. To było w sobotę. Po tym uzdrowieniu powiedziałem do niej, pamiętaj, że szatan może przyjść do ciebie, aby ukraść uzdrowienie. Więc jeśli pojawi się ból, nie przyjmuj go. Sprzeciwiaj się jemu. Powiedz do złego ducha, skoro przyniosłeś ten ból z powrotem, zabierz go. On nie należy do mnie, należy do ciebie. Nie zgadzaj się na niego, nie przyjmuj. W sobotę, czyli za tydzień, ta osoba przyszła na spotkanie i mówi, proszę ojca, stało się tak, w sobotę było super, nie było żadnych dolegliwości bólowych, ale w niedzielę, kiedy się przebudziłam, ból był nieznośny i pojawiły się różnego rodzaju myśli. Chodziłaś bez kul, nadwyrężyłaś stawy, teraz jest gorzej niż było przedtem. Po coś to zrobiła? Po coś odłożyła kulę? Będziesz teraz kaleką. I ona, pamiętając o tym, co jej powiedziałem, powiedziała, o nie, Jezus mnie uzdrowił. Wierzę, że Jezus mnie uzdrowił. Zatem ten ból nie należy do mnie. Należy do ciebie. Zabierz go z powrotem, zły duchu, i odejdź ode mnie precz. Nie przyjmuję tego od ciebie. Walczyła parę godzin. Około południa ból zniknął i już się nie pojawił. Ani w poniedziałek, ani we wtorek, przez cały tydzień. Kiedy przyszła w sobotę, o tym opowiedziała. Co by było, gdyby zwątpiła? Być może miałaby z tym dalej problem. Żeby utrzymać uzdrowienie, trzeba o nie zawalczyć. Nie wolno pozwolić się okraść. Więc jeśli ktoś z was w czasie tych rekolekcji doświadczył uzdrowienia, walczcie, bo dolegliwości mogą wracać. Mogą wrócić na następnego dnia, za parę dni. Mogą wracać co jakiś czas, bo szatan będzie próbował. Będzie wykorzystywał słabsze dni, aby zwieść, aby przejąć władzę nad wami. Nie zgadzajcie się. Sprzeciwiajcie się jemu. Tak samo po każdych rekolekcjach, czy po każdej modlitwie o uzdrowienie, w relacjach małżeńskich, rodzinnych może się pogorszyć. Zło będzie chciało was okraść z pokoju, z radości, z miłości, z tego dobra, jakim Pan was obdarzył. Jeśli dacie się wciągnąć w kłótnię, w taką słowną utarczkę, utracicie wszystko. Pamiętajcie, że najczęściej jest tak, że po rekolekcjach te osoby, które wracają, przeżywają w domu trudne sytuacje. Dochodzi do awantury, do wypominek, do sprzeczki,
I sami mówią, daliśmy się wciągnąć, daliśmy się zwieść. Trzeba się sprzeciwiać. Duch złości nie śpi. Wykorzystuje spomążonka, dzieci, różne sytuacje, aby nas okraść. Jeśli wciągnie nas w swoją grę, tracimy wszystko. Wszystko. Ciężko jest później to odzyskać. Bo gdzie to szukać? W jaki sposób to odzyskać? To już nie jest takie proste. Łatwiej jest się obronić. Tak jak ze złodziejem. Jeśli on nas okradnie, trudniej jest odzyskać to, co nam ukradł. Trzeba go znaleźć. A to już nie jest takie proste. Po każdym uzdrowieniu może być nawrót choroby. Może być atak w postaci problemów rodzinnych, małżeńskich czy zawodowych. Trzeba się sprzeciwić w imię Jezusa Chrystusa. Nakazuje temu duchowi złości, rozdrażnienia, choroby. Idźcie precz ode mnie. Nie zgadzam się, nie przyjmuję. I pamiętajcie, że to nie wspomożonek, czy nie nasze dziecko, czy nie drugi człowiek nas atakuje, ale demon wykorzystuje naszych bliskich, aby nas okraść. On nie ma odwagi nam się pokazać. Boi się nas, bo gdyby nam się pokazał, to byśmy uciekli od niego. Nie pozwolilibyśmy mu wejść do nas. Dlatego się ukrywa. Tak naprawdę on jest tchórzem. Wykorzystuje naszych bliskich, żeby zawładnąć nami, czy naszym zdrowiem, czy naszym życiem. Dlatego się ukrywa. Jeśli się pokazuje, to znaczy, że już jest przegrany. Pokazuje się tylko wtedy, kiedy już nic nie może zrobić. Chce jeszcze wtedy przerazić. Chce zniechęcić. Myśli, że wzbudzając lęk, przerażenie, jeszcze w jakiś sposób pozostanie. Ale tak naprawdę to taka sytuacja świadczy o jego bezradności. My nie jesteśmy sami. Z nami jest Pan. Po dzisiejszej modlitwie pamiętajcie, czy poczujecie uzdrowienie, czy nie poczujecie, wierzcie. Ktoś może powiedzieć, no tak, jak poczuję, że wracam do zdrowia, to jest łatwiej wierzyć. Nieprawda. Wiara opiera się na obietnicy, nie na doświadczeniu. Jedną z obietnic jest, oto uzdrowię ciebie. Inną, nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Jeszcze inną, obficie cię pobłogosławię. Tego się trzymajmy. Trzymajmy się obietnic. I wiara musi być wyznawana. Muszę sobie to mówić. Wierzę, że Pan mnie dotknął. Wierzę, że wracam do zdrowia. Wierzę, że jestem wolny. To nie oznacza, że nie będę atakowany czy kuszony. Będę, ale jestem wolny, więc mogę się sprzeciwić złemu. Mogę powiedzieć, idź precz i nie wracaj więcej w oparciu nie o własną siłę czy moc, ale w oparciu o Jezusa, w imię Jezusa. I pamiętajmy, że często zło posługuje się naszymi bliskimi, aby nas okraść. Więc jeśli dzisiaj będzie ta modlitwa, zaufajcie Panu, wierzcie i wyznawajcie wiarę przez radość, przez wdzięczność. A ci, którzy zostali do tej pory dotknięci i uzdrowieni, też niech wyznają i nie pozwalają się okraść złemu. Pan jest pośród nas, nawet jeśli Go nie dostrzegamy. Nasze zmysły nie muszą Go widzieć. Nasza wiara, nasza miłość nas o tym przekonują, że Pan jest z nami. I na koniec, jeśli tu jesteś, to nie przypadek czy zbieg okoliczności. To Jezus cię zaprosił. On natrudził się, abyś tu dzisiaj był. On zrobił wszystko, abyś ty tu dzisiaj był. Po co? Po to, by dać ci to, czego nie masz. By ci pomóc. By ci obdarzyć tą łaską, którą może
prosiłeś, przyjmij z wiarą, zaufaj Panu, a On sam będzie działał.